Witam serdecznie, Patrycja Kasperczak. Pogodę w naszym regionie kształtować będzie jutro układ obniżonego ciśnienia, a z zachodu zbliża się chłodniejszy front atmosferyczny. Nadchodzącej nocy początkowo jeszcze w wielu miejscach opady deszczu, a także burze. Potem jest szansa na przejaśnienia, nawet rozpogodzenia. Na termometrach w nocy od 19 do maksymalnie 20 stopni, a jutro znowu bardzo wysoka temperatura. Od 28-29 między innymi w Pile, czy w Olsztynie do 30-31 stopni. Po południu będzie burzowo, a w czasie burz intensywne opady deszczu oraz silniejszy wiatr. Mimo że ciśnienie jutro będzie rosło, to wpływ pogody na nasze samopoczucie niekorzystny. W całej Polsce jutro będą występowały burze, lokalnie w pierwszej, lokalnie w drugiej części dnia. 27 stopni w Szczecinie to najchłodniejsze miasto, natomiast najcieplej między innymi w Warszawie czy Olsztynie 32 stopnie. I kolejny bardzo upalny dzień to niedziela, ale w niedzielę też w związku z tą wysoką temperaturą również możliwość wystąpienia burz. W sobotę i poniedziałek spokojnie, dużo słońca i przyjemna temperatura na poziomie 25-26 kresek. Tymi informacjami się z Państwem pożegnam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.